Rejon Nadleśnictwa Brzuska jest ciekawym miejscem dla aktywnych. Już 9. raz na terenie Nadleśnictwa organizowany jest bieg przełajowy imieniem Janusza Zyzaka. W 2002 roku ówczesny inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Brzuska, świętej pamięci Janusz Zyzak, podjął współpracę z nauczycielami Gronowskiej Szkoły w zakresie edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzieży. Przygotowywał akcję Wiosna bez płomieni – ratujmy skowronki. Finałem tych działań była impreza, która odbyła się niestety już bez udziału pana Janusza. Zmarł nagle 26 marca. Aby upamiętnić wysiłek, jaki włożył w rozpropagowanie i przygotowanie akcji, pani Katarzyna Warzelińska, nauczycielka Gronowskiej Szkoły, zorganizowała bieg przełajowy imieniem Janusza Zyzaka. Idea zawodów przetrwała do dziś. W tym roku już po raz drugi bieg przełajowy imieniem Janusza Zyzaka odbywa się na ścieżce edukacyjnej Braszka przy siedzibie Nadleśnictwa Brzuska. Uczestnikami biegu są reprezentacje z 9 szkół podstawowych znajdujących się w zasięgu administracyjnym działania Nadleśnictwa Brzuska. Początkowo uczestnikami byli tylko uczniowie Gronowskiej placówki. Z czasem finał akcji został rozpropagowany wśród zaprzyjaźnionych szkół. Uczestnicy startują w 4 kategoriach. Klasy od 1 do 3 dziewczęta, klasy od 1 do 3 chłopcy, klasy od 4 do 6 dziewczęta i klasy od 4 do 6 chłopcy. Moja pasja się wzięła od siostry, to ona zaczęła biegać u nas w rodzinie w energetyku Dychów i mnie to strasznie zainteresowało to bieganie i też trochę od rodziców motywowali mnie, żebym uprawiał dużo sportu. Przyjechaliśmy ze Szczawna, na tym konkursie jesteśmy po raz drugi. Pierwsze miejsce, zdobyliśmy po raz trzeci puchar. O zainteresowaniu i roli tego biegu świadczy najlepiej liczba uczestników. W zeszłym roku było to około 140 osób, w tym roku około 90. Fundowane puchary są pucharami przechodnimi i po 3 latach przechodzą na własność szkół, które je zdobyły. Z tym, że puchar zasadniczy, puchar główny pozostaje cały czas pucharem przejściowym, a zwycięzcy, trzykrotni zwycięzcy otrzymują tak zwane małe puchary. Gratulacje. Gratuluję i chciałbym z przyjemnością wręczyć ten mały puchar honorowy za 3 lata dla szkoły. Zwyciężczyni dzisiejszego konkursu, która ten puchar zawiezie do swojej szkoły. Uważam, że impreza jest bardzo fajna dla dzieciaków, zresztą nasze dzieci bardzo długo szykowały się na nią. Efektem tego było zdobycie dzisiaj pierwszego miejsca i po raz trzeci kolejny pucharu przechodniego w kategorii dziewcząt. Impreza sama została przygotowana dość profesjonalnie, ponieważ pan Cezary Żmijewski od lat patronuje tej imprezie i wszystkie te biegi odbyły się w terenie lesistym. Także dzieci miały tutaj okazję troszeczkę zaczerpnąć kontaktu z naturą. Myślę, że coraz więcej ludzi biega w Polsce, nie tylko dzieci, ale również i dorośli. Bieganie staje się modne. Z tego też względu jak najwięcej takich form ruchowych właśnie organizowanych między innymi tutaj właśnie przez Nadleśnictwo Brzuska dla naszej młodzieży potrzeba. Obecnie bieg przełajowy imieniem Janusza Zyzaka jest największą imprezą edukacyjną organizowaną przez Nadleśnictwo Brzuska.